Projekt Przemocy Mówię Nie to szereg działań, które przez cały rok podejmuje MDK, przeciwdziałając przemocy. Konkurs plastyczny o tym samym tytule jest tylko jednym z kilku sposobów na uczenie młodych ludzi, jak radzić sobie ze zjawiskiem przemocy. Dzisiejszy ten cały projekt, to nie jest tylko konkurs, jest skupiony na tym, żeby odciągnąć dzieci maksymalnie od przemocy. Po to, żeby pokazać im, jak to alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, organizacji jakby swojego życia, tak, żeby wyeliminować to przemoc właśnie ze swoich działań. Robimy to przez bardzo wiele rzeczy. Przez konkurs plastyczny, jak to dzisiaj, który właśnie rozstrzygamy. Przez turniej szachowy, turniej gier komputerowych, gdzie skupiamy się na tym, żeby właśnie nie było jak to przemocy, jak to w ich działaniach, żeby umieli i rywalizować, i żyć bez tej przemocy. Na konkurs organizowany przez MDK pod patronatem prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka oraz komendanta zamojskiej policji inspektora Andrzeja Kowalskiego wpłynęło 176 prac z 19 placówek. Konkurs rozstrzygnięty został w trzech kategoriach. Uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Co dokładnie narysowałaś w swojej pracy? Narysowałam osobę pobitą z pięściami. I powiedz mi, dlaczego akurat to narysowałaś? Dlatego, że ci, którzy biją jakieś osoby, powinni zostać zamknięci w więzieniu i dlatego narysowałam taką pracę. Zrobiłam pracę na temat przemocy internetowej, żeby niektórzy zrozumieli, że niektórych też to boli. A powiedz mi, co było takiego trudnego albo łatwego w twojej pracy do narysowania? No, korzystałam z innych prac z internetu, oczywiście ze zwolnieniami i wykorzystałam grafikę komputerową i stworzyłam właśnie pracę tą. W pierwszej kategorii uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nagrody otrzymali Robert Piłat, Paulina Szarlip, Kamil Wolanin. W kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych najlepsze prace wykonali Anna Kruk, Patryk Małecki oraz Dominik Tomkowski. Natomiast nagrody w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powędrowały do Anny Czapli, Julii Małeckiej i Piotra Szozdy.